Filmem tym rozpoczynamy drugi dzień nauki, drugi dzień przygotowań do matury z matematyki. Mamy zadanie pierwsze i mamy tutaj daną liczbę pierwiastek czwartego stopnia z pierwiastka drugiego stopnia z liczby 2. I ta liczba jest równa. I tutaj musimy wykorzystać prawa, jakie rządzą działaniami na potęgach i na pierwiastkach. Otóż, jeżeli mamy pierwiastek stopnia dowolnego z jakiejś liczby, to znaczy, że ta liczba to jest dokładnie to samo co a do potęgi 1 nad n. To oznacza z kolei, że jeżeli będziemy mieli pewną liczbę podniesioną do potęgi 1 czwartej, to my uzyskujemy tutaj pierwiastek stopnia czwartego z liczby a. Natomiast jeżeli będziemy mieli pewną liczbę, która będzie podniesiona do potęgi 1 drugiej, to będzie to oznaczało, że uzyskujemy pierwiastek stopnia drugiego z liczby a. I wykorzystując te wzory, przekształcimy sobie tę liczbę, zaczynając najbardziej od wnętrza. Czyli ja w pierwszej kolejności przepiszę tutaj pierwiastek stopnia czwartego, natomiast przekształcimy sobie pierwiastek stopnia drugiego. Wykorzystamy ten wzór. Wiemy, że pierwiastek stopnia drugiego z liczby 2 to jest dokładnie to samo co 2 do potęgi 1 drugiej. I teraz przepiszemy sobie po znaku równości 2 do potęgi 1 druga. Wezmę to nawias. Czyli ja na tym etapie po prostu ściągam pierwiastek kwadratowy z 4, czyli przekształcam go na potęgę pewnej liczby i wykorzystamy tutaj ten wzór. Wiemy, że musimy liczbę 2 do potęgi 1 druga podnieść jeszcze dodatkowo do potęgi 1 czwartej. I otrzymaliśmy tutaj taką sytuację, w której mamy dwa wykładniki potęg. Czyli jeżeli mamy potęgę, którą jeszcze dodatkowo potęgujemy, to my w rezultacie otrzymujemy potęgę o tej samej podstawie, natomiast wykładniki musimy przez siebie przemnożyć. Na tej podstawie, tutaj po znaku równości mogę zapisać, że to wyrażenie to jest dokładnie to samo co 2 do potęgi 1 druga razy 1 czwarta, czyli w wykładniku mamy mnożenie ułamków zwykłych. Musimy po prostu przemnożyć licznik razy licznik oraz mianownik razy mianownik, w wyniku czego otrzymujemy w wykładniku ułamek równy 1 ósmą. W rezultacie całe wyrażenie jest równe 2,2 do potęgi 1 ósma. Czyli tutaj prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź D.